Dobry Państwu, spotykamy się z Państwem również w zespole po raz drugi. Chcemy powiedzieć, że wypracowaliśmy założenia do tego wystąpienia do władz Rzeczypospolitej w związku z ograniczeniami, które będą nas dotyczyć samorządów regionu słupskiego, powiatu słupskiego w związku z budową tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Te ograniczenia dotyczą nas tu zdecydowanie mocno, ponieważ no, wszystkie inwestycje, które będą realizowane w naszym regionie, będą musiały być po pierwsze tak lokalizowane, żeby nie przeszkadzały, a po drugie, żeby no, muszą być uzgadniane ich lokalizacje, położenie w procesie inwestycyjnym. My określiliśmy dzisiaj, o jakie tutaj będziemy, my to nazwaliśmy bardzo roboczo, o jaką rekompensatę będziemy zabiegać. My byśmy chcieli nieco zmienić, bo to tak handlowo wygląda rekompensata, na takie sformułowanie, na formułowanie, które będzie mówić o tym, że my mamy utrudnienia, dzięki temu chcemy, żeby pójść w tym kierunku, aby te utrudnienia jakby złagodzić i pozwolić nam na to, byśmy mogli inwestować w naszym terenie. I taką najważniejszą propozycją do realizacji w ramach tak zwanych rekompensat, to byłyby inwestycje komunikacyjne. Mamy tu na myśli zarówno inwestycje drogowe, jak i inwestycje na liniach kolejowych i inwestycje również w porcie morskim w Ustce. I pierwsza dla nas ważna inwestycja to jest droga numer 21, ale droga, która z jednej strony biegłaby do samego portu w Ustce, a z drugiej strony ze Słupska, z tej części Słoneczna, jak Państwo wiecie, Rondo Słoneczna, do węzła Kobylnica Południe, która by się wpinała do obwodnicy Słupska, a w przyszłości do trasy S6. Następne inwestycje drogowe to byłyby inwestycje, które się wiążą z budowaną S6 i łączyłyby drogi powiatowe i wojewódzkie w poszczególnych węzłach. Mamy tu na myśli węzeł Sycewice, zabiegamy o to, żeby on był bliżej miasta, żeby można było w tą stronę poprowadzić poprzez Gać, Redęcin, Swołowo, aż do Starkowa z tej strony, czyli również przez tą drogę, która do Darłowa biegnie, a z drugiej strony Słupska, tu mam na myśli węzeł Damnica, czy Budy wcześniej, czy Damnica Budy, bo nie wszyscy znają, wiedzą, gdzie są Budy, miejscowość. Natomiast następny węzeł Bobrowniki i w Rzechcinie, w gminie już dalej pod gminie Potęgowo. To są te inwestycje drogowe. Oczywiście zabiegamy również, będziemy zabiegać o to, żeby w projektowanej S11 przesunąć węzeł komunikacyjny do Białego Boru z Bobolic, bo to w przyszłości, może dalej nieco w przyszłości, ale również jakby udrożnić, czyli tutaj komunikację na środkowe wybrzeże do nas, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ruch, który będzie kierowany S11 pójdzie Koszalin, Kołobrzeg i tak dalej, a my trochę zostalibyśmy z boku, ale to jest taka przyszłościowa inwestycja. Na temat inwestycji kolejowych pan prezydent Marek Biernacki, poprosimy. Proszę Państwa, nieodzowne jest również poprawienie dostępności naszego terenu poprzez modernizację linii kolejowych 202 i 405. One co prawda są już ujęte w kontrakcie terytorialnym i ich przygotowanie już jest dosyć zaawansowane. Natomiast dla nas szalenie ważne jest, aby w ramach tych inwestycji znalazły się pieniądze i miejsce na to, aby ta linia kolejowa, chociażby 202 Gdynia-Szczecin, była linią na całej długości, linią dwutorową, bo z naszych informacji tutaj, z przygotowania projektu wynika, że kolej chce ograniczać zakres tej inwestycji i tylko na niektórych odcinkach ta droga miałaby być, ta linia kolejowa miała być linią dwutorową.
Oprócz tego zależy nam na tym, aby w ramach tych inwestycji znalazły się pieniądze na przebudowę węzła przesiadkowego. My co prawda planujemy to realizować w pewnym stopniu w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, ale ta infrastruktura, która dotyczy bezpośrednio kolei, jest poza naszym zasięgiem. Bardzo ważne jest dla nas, aby w ramach przebudowy linii 202 i 405 w Węźle Słupskim znalazły się pieniądze na budowę przejścia podziemnego. Przygotowujemy się do tego projektowo, ale jest to zadanie bardzo, bardzo kosztowne. Zasygnalizujemy też, aby w ramach tych przebudów linii kolejowych zadbać o przebudowę innych obiektów inżynieryjnych, chociażby wiaduktów na terenie Słupska, które utrudniają komunikację, są w złym stanie technicznym i jest to jedyny moment, kiedy można znaleźć pieniądze i zrealizować te zadania. Jeśli chodzi o linię 405, to dotyczy to oczywiście nie tylko miasta Słupska, ale będzie dotyczyło to dużych przebudów w obrębie dworca Usteckiego. I będziemy też zabiegali o przekazanie części terenów kolejowych, pokolejowych dla miasta Słupska. Ustka już to też zabiega. Myślę, że w pakiecie szerzej opisanym, bo Państwa mogą te szczegóły też interesować. Natomiast dzisiaj mówimy dosyć ogólnie. W pakiecie, który będzie załącznikiem do naszego pisma, my te wszystkie szczegóły bardziej doprecyzujemy. Czy pan jak chodzi, ja dodam, że trasa linia kolejowa 202 to wiadukty nie tylko w Słupsku, ale również w powiecie słupskim, które bardzo ograniczają funkcjonowanie przedsiębiorstw różnych. Na przykład w gminie Potęgowo, gdzie ten wiadukt w kierunku Skórowa bardzo ogranicza, próbowaliśmy, ponieważ tam jest drogą powiatowa, próbowaliśmy go i pogłębiać w różne sposoby. W Damnicy również. Tak, i w Damnicy też, jak Państwo pamiętacie, tam próbowaliśmy jakieś przejście zorganizować, żeby było bezpiecznie przejechać pod tym wiaduktem. To są obiekty inżynieryjne, które powinny ulec w związku z tym przebudowie. Mamy też tutaj propozycje takie dotyczące Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie tylko, ale to Pani Wójt, Pani Barbara Dykiel zabrana. Proszę Państwa, podtrzymujemy w tym katalogu tych wszystkich zadań nasze oczekiwania w zakresie pomocy uzbrojenia terenów inwestycyjnych, pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, nie to tylko w gminie Słupsk, bo wiecie Państwo, że tam strefa Redzikowo-Wieszyno, to na razie mamy 60 hektarów, ale kolejne 80 jest w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnej i będziemy prosić o pomoc w pozyskaniu tych terenów. W pewnym zakresie te tereny agencyjne są już uzbrojone. No i na te tereny uzbrojone też będziemy oczekiwać, że rząd pomoże nam w pozyskaniu tak zwanego inwestora strategicznego. My dzisiaj już tak naprawdę jako region, ja nie mówię o gminie Słupsk, ale jako region jesteśmy przygotowani albo za chwilę będziemy przygotowani na przyjęcie takiego inwestora. Teren Płaszewko to jest ten teren, który parę lat temu gmina otrzymała od wojska. Koniec sierpnia 36 hektarów w pełni uzbrojone. Podobnie mamy około 20 hektarów wolnych, uzbrojonych w pełni też terenów Redzikowo-Wieszyno. Stąd też nasze oczekiwania w tym zakresie będą złożone do Pani Premier i myślę, że to akurat zadanie przyczyni się do rozwoju całego regionu słupskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ramach zespołu zamierzamy zabiegać o wsparcie kształcenia zawodowego, a mianowicie wyższego kształcenia zawodowego, zarówno Pomorska Akademia, chciałem powiedzieć pedagogiczna niestety, Akademia Pomorska, Wyższa Hanzycka Szkoła Zarządzania, jak również pomysł prezydenta miasta, pana Roberta Biedronia o powstaniu Instytutu Zielonej Energii wpisują się w taki projekt, który będziemy chcieli wspierać, który daje nam szansę powstania szkolnictwa zawodowego w Słupsku. To na razie jest ogólne stwierdzenie, natomiast
będziemy i pracujemy nad tym, by uszczegółowić, na czym to ma polegać, jaka ma być rola poszczególnych uczelni i jaka ma być rola też Instytutu, który jest tu pomyślany w mieście Słupskim, który jest bardzo nam tutaj akurat potrzebny i dobrze się wpisuje w to działanie. Bo to jest o tyle ważne, proszę Państwa, że ten rozwój przedsiębiorczości i biznesu musi iść w parze z tą kadrą, wyższą kadrą techniczną, zawodową i ten problem już w tym naszym regionie sygnalizują nam nasi przedsiębiorcy, którzy już dzisiaj tu funkcjonują. Także zabiegamy o rozwój strefy ekonomicznej, o tego inwestora strategicznego. Jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że to jest niemożliwe, jeśli nie będziemy przygotowywać kadr. I stąd też ta rola naszych uczelni, którą zamierzamy doprecyzować. Kolejnym bardzo istotnym przedsięwzięciem, o które będziemy zabiegali, ono co prawda pojawia się już w kontrakcie terytorialnym, ale jest traktowane na razie rezerwowo, to jest przebudowa, rozbudowa właściwie portu morskiego w Łódzce, jego dostępności zarówno od strony morza, jak i od południa. Ja rozmawiałem w ubiegłym tygodniu i również w tym tygodniu z panem burmistrzem Graczykiem. Prosił nas o wsparcie w tej sprawie i będzie to na pewno bardzo szeroko rozwinięty temat. Będziemy zabiegać o modernizację dostępu od południa, czyli zarówno poprzez całą drogę 21, jak również na obszarze Ustki. Chodzi o przebudowę ulicy Słupskiej poprzez przejście przez tory i poprawienie dostępności bezpośredniej do portu. Urząd Morski co prawda planuje pewne środki i przebudowę wejścia do portu, ale to na tyle jest jeszcze nieprecyzyjne, że my będziemy chcieli ten temat też podkreślić w naszym wystąpieniu do pani premier. Chodzi o nakłady rzędu 200-250 milionów złotych, bo o takim rzędzie nakładów i prac mówimy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Ja tylko chciałabym dodać, że my, proszę Państwa, jesteśmy tylko takim zespołem roboczym. Natomiast to, co dzisiaj Państwu tu zaprezentowaliśmy na najbliższym konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów, który odbędzie się chyba 27. Chcemy przedstawić te nasze propozycje wszystkim samorządowcom powiatu słupskiego, bo tak naprawdę my cały czas mówimy o rozwoju regionu słupskiego i dopiero po akceptacji przez nasze koleżanki, naszych kolegów ten wykaz zostanie jakby dołączony do tego wystąpienia, które szykujemy do pani premier. Przy czym jeszcze może uzupełnię, bo oprócz wystąpienia do pani premier planujemy też wystąpienie bezpośrednio do pana marszałka Mieczysława Struka, aby zarząd województwa wszczął ponowne negocjacje kontraktu terytorialnego, bo narzędziem takim formalnym do realizacji tych naszych postulatów musi być porozumienie pomiędzy zarządem województwa a rządem Polski. Takie porozumienie już jest podpisane, ale ono nie zawierało naszych postulatów, przynajmniej część postulatów tylko w tym porozumieniu jest. I w związku z tym ustalałem tę procedurę z panem wiceministrem rozwoju regionalnego w ubiegłym tygodniu i w związku z tym właśnie planujemy równoczesne wystąpienia do pani premier, jak i do pana marszałka Struka. Pan marszałek przy ostatnim pobycie w Słupsku zadeklarował daleko idące wsparcie dla naszych starań i współpracę, tak żebyśmy mówili wspólnie jednym głosem. Tak, chcę dodać, proszę Państwa, że tych wniosków czy propozycji było znacznie więcej. Ograniczyliśmy, jak sądzę, na spotkaniu 27 z całym konwentem wójtów i burmistrzów pewnie niektóre pomysły jeszcze tutaj dopiszemy. Niemniej jednak chcielibyśmy ograniczyć w takim zakresie, bo trzeba określić jakieś priorytety, na którym nam zależy, żeby nie było tego zbyt dużo. Natomiast jeśli chodzi o samą tarczę, to chcę Państwa poinformować, że mniej więcej w połowie kwietnia będzie spotkanie już z przedstawicielami MON-u, gdzie będziemy wiedzieć więcej informacji, dowiemy się więcej danych technicznych o tarczy, która będzie lokalizowana w Redzikowie, bo tu już słyszymy, jakie to mają być
mocne radary, czy ile tych radarów ma być i tak dalej. Nie chcemy tu dzisiaj Państwa wprowadzać w błąd jakimiś danymi technicznymi, bo nie dysponujemy oficjalnie jeszcze tymi danymi. Natomiast następnym razem na pewno Państwa zaprosimy, bo myślę, że to będzie ważne, żebyśmy również skorzystali z wiedzy, to po pierwsze, a po drugie z porozumień podpisanych między rządem polskim a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i wtedy możemy się ustosunkować i będziemy wiedzieć, czy są jakieś zagrożenia, jeśli tak, to jakie. Nie sądzę, żeby były, natomiast będziemy jako samorządowcy zobowiązani do tego również, żeby badać, kontrolować cały czas, trzymać rękę na pulsie, żebyśmy mogli wyjaśniać mieszkańcom na ten temat, czy to jest, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. Ale staramy się, że na konferencji prasowej byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, tak, żebyśmy my nie byli przekaźnikami tych informacji, jasne, bo macie Państwo też, i nie tylko Państwo, ale i różne stowarzyszenia i mieszkańcy wątpliwości, pytania i u źródła takie czynimy starania, żeby na tej konferencji również byli przedstawiciele MON-u. Pytania, proszę bardzo. Panie Kruszewskiego, czy Państwo liczyliście, jaka może być w sumie kwota tych rekompensat? Bo tak jak na około, na szybko policzyłem, to pewnie ponad miliard złotych tych nakładów inwestycyjnych, tych twardych, o tym mówię, tak, do wydania. Duże to będą pieniądze. Nie liczyliśmy w szczegółach, dlatego że o szczegóły będziemy teraz nad szczegółami pracować i takie szacunkowe dane będziemy przygotowywać. Natomiast no nie mamy jeszcze dokumentacji, nie są to kosztorysy i do tego jeszcze daleka droga. Najważniejsze, żeby stworzyć wokół sprawy odpowiednią atmosferę, że taka jest potrzeba, że region nasz wymaga doinwestowania, bo jest, jak ktoś powiedział, zapóźniony nieco, choć wiemy, że już kilka inwestycji, tu Pani Wójt może potwierdzić, z tego tytułu, z tytułu lokowania u nas tarczy zostało zrealizowanych i liczymy, że również pozytywną zostaną te nasze działania określone. Także nie mamy danych szczegółowych, jeśli chodzi o kosztorys. A kiedy ta lista taka ostateczna, gotowa, konkretna? No, 27 po konwencie. Chcemy, żeby to była decyzja samorządów, bo jesteśmy samorządowcami, demokratycznie podchodzimy do sprawy. Uwzględnione zostały wnioski poszczególnych samorządów. Mówił pan prezydent burmistrza Ustki, czy wójta jednej gminy, drugiej i trzeciej i tak dalej, ale chcemy, żeby się wszyscy zapoznali. Wtedy się wszyscy razem podpiszemy i przekażemy wtedy do pani premier, do pana marszałka. Oczywiście z prośbą o wsparcie duchowe przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej również. Niewątpliwie kwota rzeczywiście będzie oscylowała gdzieś, może to być taki rząd wielkości, ale ona jest jakby też związana i te propozycje, które złożyliśmy, one nie wybiegają zanadto jakichś nowych fanaberii, nie wymyślamy, tylko jakby są komplementarne do tych działań, które już są realizowane przez rząd, bo jest droga numer 6, przy której niestety zapomniano o tym, aby ona była skomunikowana z otoczeniem, bo pojawienie się całkowicie nowej drogi, a nie istniejącej, spowoduje, że nie będzie powiązań z tą siecią chociażby dróg powiatowych czy lokalnych. I to są rzeczy, które są oczywiste, o których być może zapomniano, a być muszą. Jeśli chodzi o linie kolejowe, no, decyzja strategiczna o budowie tych linii w zasadzie jest, natomiast chodzi o to, żeby one nie były zbyt ograniczone i wybiegały troszeczkę w przód i również uwzględniały nasze uwarunkowania i nasze potrzeby tutaj lokalne, nie tylko PKP czy GDAKi. Więc w tym kontekście my rozszerzamy swoje oczekiwania i myślę, że właśnie ograniczenie ich do rozsądnego poziomu daje szansę na to, aby one były poważnie potraktowane. A czy myśleli Państwo też o takich, powiem, żądaniach, o takich wnioskach, które mogą być dla rządu bezkosztowe, a mogą być politycznie użyteczne dla regionu? Myślę tutaj na przykład o własnym okręgu wyborczym. Skoro Piła ma, skoro Koszalin ma, to dlaczego mamy się dzielić z Gdynią? To jest rzecz, którą można załatwić właściwie jedną decyzją i ona niewiele kosztuje, a żeby nie powiedzieć, że nic. Dobrze, panie redaktorze, zaproponujemy na najbliższym konwencie, bo to jest ciekawy pomysł. Nie zastanawialiśmy się nad tym, ale to myślę, to też jest podniesienie, że tak powiem, wartości
i działań regionu naszego. A ten strategiczny inwestor, to z jakiej branży? Nie ma znaczenia. Ważne, żeby było to przedsięwzięcie strategiczne, czyli dające 2-3 tysiące miejsc pracy, bo to jest główne, co nam tutaj, co nas determinuje, ponieważ no wiemy, niedawno tak duża inwestycja na Śląsku, na Dolnym Śląsku powstała, jeszcze gdzieś tam chcemy zabiegać, żeby przynajmniej jedna duża inwestycja, tym bardziej w gminie Słupsk, mam tu na myśli Wieszyno-Redzikowo, jest duży obszar, tak jest. Tam prawie 200 hektarów w jednym kompleksie, na razie 40 jest zagospodarowanych powoli, natomiast no, jest taka szansa, że na 150 bez mała hektarach taki inwestor by mógł. Ale co jest ważne, my jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie, bo to nie jest dziki teren, gdzie trzeba najpierw dużo pieniędzy czy nakładów ponieść na jego uzbrojenie i w zakresie dróg i infrastruktury wodkanej jesteśmy przygotowani. I to jest najważniejsze, bo dzisiaj biznes nie czeka. Dzisiaj jest i on oczekuje, że dokumentacja projektowa buduje się, koniec. Tu nie może być obiecanych, że za 5-6 lat będzie przygotowany teren. A nie uważają Państwo, że to jest mrzonka, że inwestorzy nie pojawiają się tylko dlatego, że nie mają infrastruktury odpowiedniej, mam na myśli drogę, lotnisko, port, że dzisiaj właściwie nie wiem, co musiałby rząd zrobić, żeby taki inwestor się pojawił w miejscu, gdzie nie ma drogi szybkiego ruchu, gdzie nie ma lotniska, gdzie nie ma komunikacji. No ale to mamy w perspektywie, ale można nam mówić. To się pojawi za 6 lat, a nie dziś. Prawda jest taka, że PIZ koncentruje się na takich lokalizacjach, które są dla PIZ-u wygodne, prawda? I za bardzo nie zadaje sobie trudu, aby przekonywać, tak? A można inne argumenty jeszcze znaleźć, które by może zachęciły, bo część inwestorów dostała pieniądze publiczne na to, aby te miejsca tworzyć. Tak było na południu Polski. Dodatkowe zastrzyki finansowe czy ulgi finansowe. Takie narzędzia funkcjonują i myślę, że to jest właśnie taki moment, kiedy można by zainterweniować również na naszym terenie. Jak będzie inwestor poważny, będą poważne branże, to się samonapędzający taki mechanizm wytwarza do wzmacniania szkolnictwa zawodowego, tak? Bo zawsze jest pytanie, czy najpierw nie ma inwestora, bo nie ma kadry, czy nie ma kadry, bo nie ma inwestora, tak? Kółko się zamyka i my wiemy, że często ta ingerencja, taka decyzja polityczna, no, powoduje, że i inne w ślad za tym idą. Więc to jest taki łańcuszek różnych zależności i ten inwestor naprawdę byłby bardzo, bardzo znaczący. Bo jak się lokuje duży inwestor, to wokół niego inni też dostrzegają taki teren, prawda? Jako atrakcyjny, inwestycyjny. Państwo wysyłacie tę listę oczekiwań w imieniu regionu, ale czy w ogóle premier na taką listę czeka? Chcemy zwrócić uwagę, że to są obietnice, które były złożone w 2008 roku. Publicznie ja miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z premierem takim w mniejszym gronie w Sopocie i te propozycje były raz powiedziane, potem jeszcze raz i chodziło nie tylko o rekompensatę, ale również dostrzeżenie tego, że jesteśmy obszarem zapomnianym. Po PGR-owskim, który rekompensat nie dostawał jak górnicy czy stoczniowcy czy inne wielkie zakłady. I nam się też to tak moralnie również tutaj w jakimś stopniu należy, żeby zrekompensować te zaniedbania wieloletnie. Mamy nie tylko biedny, nie najbogatszy Słupsk, ale wokół też bardzo biedne gminy, takie jak Smołdzino czy inne na południu powiatu, więc to ma być działanie szersze. Nie tylko kwestia samych rekompensat, ale pewnego powrotu do większej spójności i zrównoważonego rozwoju. Co zrobić, żeby te postulaty nie skończyły się takie, jak te złożone w 2008 obietnice? No to będziemy zabiegać, będziemy właśnie, będziemy konsekwentni, będziemy działać, będziemy się przypominać, a jeszcze dla przypomnienia pewnie też kopię załączymy do tych dokumentów, tych wcześniejszych uzgodnień. Nie, to w ślad za pismami również spotkania, również aktywni będziemy. Myślę, że namówimy do spotkania tej przedstawicieli rządu, tak jak to było wcześniej. Pan premier Tusk przecież miał odwagę, przyjechał, 400 osób w siedzibie naszej Filharmonii Teatru uczestniczyło w tym spotkaniu, było gorące, ale również było też otwarte i spotkania z mieszkańcami. Też z drugiej strony nie jest tak, że nic nie zostało spełnione, bo pewne kroki zostały podjęte. Ja miałem okazję sam tutaj i z panią wójt współrealizować termomodernizację budynków za 2 miliony złotych dla
mieszkańców popegeerowskich w Rydzikowie. Część terenów została przekazana, przemianowana została droga 20, pod strefę, przepraszam, przekazana została, została przemianowana droga wojewódzka 210 wówczas na 21 na odcinku Słupsk-Ustka. Rozpoczęły się prace nad szóstką, w zasadzie ona sobie przesądzona wtedy została szóstka. S6. Pojawiły się też i nowe projekty dotyczące drogi linii kolejowej 202 czy 405, więc szereg tych działań było już. Były już podjęte prace w kierunku połączenia przekształcenia słupskich uczelni. Trochę niestety spełzły na niczym, trochę w dużym stopniu z winy też samych zainteresowanych i to podupadło, więc a tak naprawdę przyczyną wygaszenia tych działań była sytuacja międzynarodowa, może spokojniejsza wówczas i też i wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, który spowodował, że tarcza antyrakietowa nie była tak istotna dla rządu Stanów Zjednoczonych i te prace jakby zostały wygaszone. Do dnia dzisiejszego, kiedy już te decyzje kluczowe zapadają, wkrótce będzie ostateczna umowa podpisana, więc jest to najlepszy moment, abyśmy przypomnieli o tych deklaracjach. A w kontekście dużo bardziej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, politycznej, militarnej, to poczucie zagrożenia czy utraconych szans dla nas jeszcze jest tym większe, prawda? A to jest tak, że się będziecie Państwo trzymać tej listy sztywno ustalonej, czy będzie jeszcze jakaś możliwość negocjacji? Panie starosto. Zawsze jest, trzeba mieć, dawać tą możliwość negocjacji, w jednym miejscu ustąpić, w innym, bo być może w innym jakby powiększyć zakres oczekiwań, dlatego że może się okazać w trakcie opracowania projektów, że to będzie bardziej racjonalne rozwiązanie niż to, które my proponujemy, jeśli chodzi o w zakresie na przykład dróg wojewódzkich czy lokalnych, które będą komunikowane z drogą S6. To jest jeden z przykładów. Drugi przykład to nie mamy do końca sprecyzowanej jakości czy sposobu, sprecyzowanego sposobu reorganizacji szkolnictwa, by powstał ten Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, czy ma być oddzielnie, czy na bazie Akademii Pomorskiej i tak dalej. To są sprawy, które jeszcze będą się rozstrzygać w najbliższym czasie. Formułując tę listę, braliśmy pod uwagę bardzo to, jakie narzędzia formalnoprawne mogą służyć z realizacji tych naszych postulatów, no bo temat lotniska ponownie się tutaj przewijał w naszych rozmowach. Czy ono jest realne? Kto byłby potem operatorem? No nie ma szans na to, aby rząd stworzył nam lotnisko i był operatorem, tak? Czy również dawał nieruchomości, bo one są w zasięgu bardziej gminy. Więc tutaj ustaliliśmy, że wspólnie będziemy akurat o tym temacie jeszcze rozmawiać, być może na konwencie. Może będziemy szukali tylko wsparcia na zdobyciu pieniędzy, natomiast to i tak jest zadanie, które musi być zrealizowane tu i przez nas, czy to przez samorządy, czy przez Aeroklub. I ta lista, która tutaj jest, ona dotyczy tylko takich działań, które mogą być realizowane czy finansowane z poziomu centralnego bądź wojewódzkiego. I dlatego innych drobniejszych rzeczy żeśmy tutaj nie przedstawiali, bo wiemy, jakie są mechanizmy finansowane. Czy chociażby ta termomodernizacja budynków w Rydzikowie skończyła się tym, że wspólnoty podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i po prostu dostały pomoc taką, jaka wynika z funduszy pomocowych na ogólnych zasadach, tylko były pewne wsparcie tutaj takie może lobbystyczne, żeby nie było takich dużych procedur i trochę ułatwienia było dla tych mieszkańców, bo nie ma wprost tak, że rząd termomodernizuje budynki wspólnot. Nie ma takich prawnych możliwości. Jasne, bo to są hasła. Czy to będzie 10-12 punktów mniej więcej? No, tak. Oczywiście tak. Trzeba. I to takie, które mają realne osadzenie w przepisach czy możliwościach przekazania czy wsparcia z poziomu centralnego. Skomentujemy referendum, to jest taka instytucja, która może zawsze się odbywać i w każdym temacie, jeśli mieszkańcy będą chcieli zorganizować referendum, podpisy zbiorą, to pewnie się odbędzie, ale to nam wcale nie przeszkadza, wręcz odwrotnie. My te swój plan działania opieramy na wnioskach, które wynikały z badania opinii publicznej w 2008 roku. Zarząd województwa, zresztą po mojej interpelacji, zlecił pracowni PBS z Sopotu opracowanie takich badań, jakie są oczekiwania mieszkańców ziemi słupskiej w kontekście tego tematu
tarczowego. No i z tych badań wynikało jednoznacznie, że jest oczekiwanie po prostu rekompensat. Mieszkańcy za bardzo nie kontestowali samej tarczy, zakładając, że jest to racja stanu, tak, i bezpieczeństwa kraju i pewnie to będzie poza naszymi kompetencjami, ale z drugiej strony widząc, jak wielkie ograniczenia może powodować ta lokalizacja, oczekiwaliśmy rekompensat. Ta szóstka była wtedy, pamiętacie Państwo, argumentem, że w zamian za to, że nie ma lotniska w jakiejś przyzwoitej kategorii, a mamy słabą dostępność, to ma być szybkie połączenie z Rębiechowem, tak? I to przyspieszyło decyzję o trasie kaszubskiej, a w zasadzie nawet i o całej potem szóstce, bo się zaczęło od trasy kaszubskiej, a skończyliśmy na całej szóstce. Więc ta dyskusja była wartościowa, cenna. Oczywiście efekty odłożone w czasie, bo są skomplikowane, ale zbliżamy się do finału. I my, pamiętając o tych wnioskach z sondażu, po prostu realizujemy właśnie wyartykułowane oczekiwania. Tak? Jak potrzeba, to możemy przypomnieć, bo ja mam jeszcze archiwalnie to zresztą Państwu przekazałem, jakie były wyniki tych badań. One były tu przedstawione przez marszałka Jana Kozłowskiego, nie wiem, czy pamiętacie, właśnie w tej sali.